Stawiam 2-3 budynki w abstrakcji. Robię kwiaty w abstrakcji. Donat Dolaszyński to koniński artysta-malarz, który jest całkowicie oddany sztuce abstrakcyjnej. Ta abstrakcja, bardziej się z nią wyrażam. Dlaczego? No bo sam jestem pogmatwany jak ta abstrakcja. Prace konińskiego artysty są niezwykle wyraziste. Zapraszają odbiorców do własnych wniosków i interpretacji. Zresztą artysta zaskakuje dalej, tworząc zestawienia prac o tematyce abstrakcyjnej z pięknymi motywami ukazującymi przyrodę, a w szczególności kwiaty. Wszystkie obrazy, które nie są abstrakcją, są wymogiem mojej żony. Ona kocha kwiaty i ja muszę malować kwiaty. Kwiaty, co prawda, malowane są z myślą o żonie, ale teraz my, widzowie, możemy je podziwiać. Już od 15 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbędzie się wernisaż prac Donata Dolaszyńskiego, zarówno tych abstrakcyjnych, jak i tych przedstawiających przepiękne kwiaty. Przed tymi obrazami nie sposób przejść obojętnie.